Przed nami roztacza się wnętrze krateru Ranocau. Obejście tego krateru to ponad 3 km, średnica około 500 metrów. Jest to największy krater na Wyspie Wielkanocnej, a obok jest wioska Orongo, gdzie mieszkali wojownicy, gdzie mieszkał lud w takich ziemiankach, prawda, w kształcie łodzi. Więc miejsce naprawdę charakterystyczne i Bogu dziękujemy, żeśmy się mogli dostać na szczyt tego krateru, który jeszcze niedawno był czynny. Jest to największy zbiornik wody słodkiej, a zarazem i pitnej. I tutaj ścieżkami obchodzimy to wszystko, co łączyło się z życiem Orongo oraz patrzymy na krater. Wyspa Wielkanocna to nie tylko miejsce, gdzie przybywają samolotami, ale także miejsce, gdzie przypływa kruzer. Kruzer, który zabiera około 3000 turystów. Miejsce szczególne, które sprawia, że tutaj dopływają łodziami. Tutaj zwiedzają całą wyspę. Wyspę niewielką, 15 na 20 km, ale jest to zobaczyć. Nie tylko, prawda, Moai, ale także tutaj kratery, wulkany, jak ludzie mieszkają, jak żyli, prawda, ich narzędzia wojownicze, także to wszystko tu jest przed nami. Widok niesamowity, Bogu dziękujemy, że tutaj możemy spędzać tę niedzielę wyjątkową na Wyspie Wielkanocnej, gdzie każda niedziela jest pamiątką zmartwychwstania. Z kruza przywożą łodziami turystów. Zauważcie, ponieważ kruz nie może się przybliżyć jeszcze bardziej do lądu, ponieważ zanurzenie na to nie pozwala. Kiedy ranne wstają zorze, tobie ziemia, tobie morze, tobie śpiewa żywioł wszelki, bądź pochwalon, Boże wielki. Tobie śpiewa żywioł wszelki, bądź pochwalon, Boże wielki. W przedszkole na Wyspie Wielkanocnej. Zobaczcie, jakie kochaniutkie dzieciątka. Pięknie. Hello, hello, kochaniutkie, cudownie. Pięknie. Machamy Polonii całej. Dzieciątka kochane z Wyspy Wielkanocnej, jeszcze nie zepsute przez ten świat. Jakie piękne wianeczki mają. Zobaczcie, no cudownie, no. Pięknie, no. Bye, bye. No pięknie. Kochamy was. Tutaj widzimy i Moai, ale także tych wszystkich wojowników na Wyspie Wielkanocnej. Zobaczmy, tak wygląda biblioteka w Rapa Nui. Tutaj są książki. Ludzie przychodzą, wypożyczają. I tak tutaj to wygląda. Biblioteka w Rapa Nui. Jesteśmy na wybrzeżu Pacyfiku. Zauważmy, że Moai to figury poustawiane plecami do brzegu, do Pacyfiku, do oceanu. Dlatego, że miały chronić wyspę. I kiedy tutaj, na tym miejscu patrzymy na Moai, to jest jedyna figura, która ma oczy. Prawdopodobnie przypomina króla, który obserwuje wyspę. Obserwuje tubylców, który ma oko na wszystko, który ma władzę poprzez to, że widzi. Dlatego ci tubylcy w jakiś sposób te sobie wyobrażali bóstwa, które widzą, które słyszą, które obserwują, które w jakiś sposób kontrolują zachowania tubylców. Dlatego to Moai jest wyjątkowe i Bogu dziękujemy, że możemy pooglądać z tak bliska Moai w koronie, w kapeluszu. To jest właśnie symbol władzy. Kiedy idziemy dalej, zauważmy, są Moai na samym brzegiem, Moai, które pokazują też ochronę. Może dla tubylców to Moai to były jakieś takie bóstwa od zdrowia, od urody, od małżeństwa, od rodziny, ponieważ tak jak teraz mamy świętych, my dokładnie nie wiemy, dlaczego te bóstwa, dlaczego te posągi były ustawiane. Moai, czyli milczące usta, one nie przemawiają, ale wiemy jedno, że niektóre Moai były celowo przewracane,
zburzone, niszczone, bo może nie wypełniły swego zadania jako ci, którzy mają szczec, którzy mają dać bezpieczeństwo i szczęście tubylcom. Miejsce przepiękne. Rzeczywiście zauważmy, że Moai ustawiane jest przy zatokach. Przy zatokach, gdzie by może i od morza było jakieś niebezpieczeństwo, ale zatoka to było także wyjście na świat. Tutaj ludzie wypływali łodziami, które były źródłem pożywienia, czyli łowienia ryb. I kiedy popatrzymy na te ziemianki, zauważmy, że przy brzegach były mieszkania w kształcie łodzi, wykonywane właśnie z kamieni, które były ustawiane jedne na drugie i te kamienie w jakiś sposób chroniły od wiatru, dawały bezpieczeństwo i dawały wypływ na morze. Dlatego Bogu dziękujemy za to miejsce, dziękujemy za Wyspę Wielkanocną, za to, że możemy tutaj być i dowiadywać się czegoś więcej o wierze tutejszych mieszkańców, ale także zawsze pozostanie to tajemnicą, bo nie wiemy, dlaczego w XVI wieku naraz to wszystko ustało. Jak tu jest pięknie i słoneczko, zburzony ocean, koniczki spokojne, pieseczek, wszystko takie naturalne, no jak w niebie. Każde miejsce musi mieć swój cmentarz, także tutaj na Wyspie Wielkanocnej, chociaż tubylców jest obecnie zameldowanych 5655, jest cmentarz, gdzie są chowani. Chociaż powietrze czyste, spokój, raj, jednak wszędzie ludzie umierają. Tutaj jest wielki szacunek do Boga i do człowieka, bo to się łączy. Popatrzmy na krzyż ukwiecony, który jest w środku tego cmentarza. Nagrobki są trochę inne niż w Polsce. Popatrzmy, że wszędzie są krzyże, w jakikolwiek sposób wystrugane. Ale są także pokazane nagrobki, które w jakiś sposób są symbolem danego człowieka. Tu widzimy, że człowiek, który był gitarzystą w jakimś zespole rockowym, jest jego twarz, jest jego pióropusz. Ten katolicyzm w jakiś sposób też łączy się z wiarą tych przodków. Tutaj też nagrobki trochę inne niż u nas, ponieważ są jakieś takie totemy, prawda? Ale wszystko przypomina krzyż i dlatego ludzie tutaj chyba żyją w innym nastawieniu do wieczności. Bo przecież Wyspa Wielkanocna, Wielkanoc to chwała nieba.